Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 7 odcinek z naszej serii Zagrajmy The Saboteur. Dobra, lecimy do Skylar. Ona jest tutaj chyba w środku. No i mówiła, że czeka nas jakaś wycieczka do Hawru. Ale fajny widoczek nas przywitał. No witam cię serdecznie. Możemy pogadać o życiu? Albo coś innego porobić? Chyba nie. No dobrze, to w takim razie jak nie, to nie. Na scenie to chyba nie powinienem łazić. Dobrze, zawitajmy do Skylar, ale to nie jest chyba, widzę w tą stronę za bardzo. Musimy sobie... Kurde, panie perkusisto, proszę się przesunąć z tym sprzętem, bo nie trafiam w wejście, no. Dobra, tutaj nie, tutaj patrzymy w sufit, wiadomo czemu, bo tutaj, prawda... cyski i te sprawy. Dobra, pogadajmy ze Skylar. How about a drive? I hear the country is lovely this time of year. Indeed. No doubt my friends are anxious to see their prize. Let's not disappoint them. Podróż na wybrzeże. Tu mały błąd w tłumaczeniu. Nie boją się zobaczyć, tylko niecierpliwią się, aż zobaczą ten skarb. Nie mogą się doczekać. Bardziej tak to powinno być przetłumaczone, aniżeli że się boją. Trochę mały błąd. Dobra. Okej, okay. Prowadzisz Drake, odblokuj błąd z demon prędkości. I know a back road out of the city. I've marked the route on your map. So, Skylar Sinclair, secret agent. How'd you get into this business? A girl's entitled to her secrets. I suppose you were on the job that first night we met. On the pole, maybe, but not on the clock. What's it like? Lying for a living? A bit like high school, I suppose. So what you gonna do after the war? You plan on doing this the rest of your life? That all depends on who wins. Whether I'm alive to see it. I'd rather not talk about it. Okay, trochę szkoda, że te dialogi są takie krótkie. A, dobra. Just two lovers popping out for a picnic. Żartowałem. It sounds romantic, but I don't think the crowds will buy it. No, they'll buy whatever I'm selling, darling. Just leave the talking to me. No dobra, skoro Skylar jesteś taka pewna. To niech będzie. No dobrze, podejrzewam, że jeszcze daleka droga. Mamy jakiś punkt kontrolny? Nie. Nie wiem, czemu to jest taka czerwona jakaś. Wyglądał jak taki puzzle duży, ale czemu to było tak zaznaczone, nie wiem. Dobra, i nie, drift z laserka. Znaczy drift z laserka. Połączyłem, dobra, nieważne. Połączyłem trochę ten, to co chciałem powiedzieć, plus cytat z bomby. W sensie wiecie, bang bang z laserka, jak tam było w... jednym odcinku bomby. Dobra, tam było brzydziej, ale nie będę mówił brzydko. Dobra, jedziemy. O kurde, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, prawie nie wyrobiłem, ale tylko prawie. Ale bardzo ładna okolica, muszę przyznać. Ładnie tutaj się, prawda, tutaj podziwia te fajne widoki. Jesteśmy w Hawrze faktycznie. O, że, oj, oj, oj. Ale wyminąłem gościa. Już przywykłem, muszę przyznać, do tego modelu jazdy i naprawdę bardzo przyjemnie mi się jeździ w tej grze. I faktycznie też tutaj czuć progres takich samochodów, że faktycznie czuć, które auto ma lepszą sterowność, które auto ma lepsze przyspieszenie, które ma prędkość maksymalną, lepszą. To mi się bardzo podoba, że to faktycznie czuć różnicę między tymi autami. Okej. Nothing like a good country drive to soothe a man's pains. Oh, I can think of a better remedy. And I'd say you've more than earned it this time. That sounds intriguing. Later. First we deal with Bishop. No dobrze. Ale bardziej już by mi zależało na tym, co po Bishopie. No ale to się jeszcze musimy sobie poczekać. No dobra. Aha, misja wykonana już. Okej, okay, szybko poszło. No i podejrzewam, że dokładnie. Kolejna misja będzie od razu tutaj. Króciutka to była misja. No, no okej, okay, możemy się zabrać za kolejną, bo z tego co widzę nie mamy żadnej misji pobocznej na mapie dostępnej. Więc wejdźmy sobie od razu do środka. Czemu to nie działa? O dobra, działa. It's authentic. There can be no mistake. Those madmen actually found it. Marvelous. You are a man of extraordinary resources, Mr. Devlin. I could use a man like you. We had a deal. I brought your box halfway across France, and I had to kill a lot of men to do it. Now I want Dierker. And you shall have him. I am reliably informed that Colonel Dierker is less than a mile from here at this very moment. Dierker's here? In Le Havre? At the Citadel, preparing to board a Zeppelin bound for Berlin. If you leave now, you should be able to catch them before they get airborne.
Then I'll be going. There is one last thing, Mr. Devlin. You didn't, by any chance, take a peek inside the box, did you? Well, like you said, it's none of my concern. I'm glad to hear it. Goodbye, Mr. Devlin, and good hunting. Nie podoba mi się ten Bishop, wam powiem. Coś nie ufam gościowi. Akt pierwszy, Viva la zemsta. No dobra, to lecimy. Sean, wait. An operative named Pino has secured a German supply truck down at the docks. Without it, you'll be hard-pressed to make it past the front gate. Since when are you in my corner where Jerker's concerned? I'm not. This vendetta of yours is insane. But I've just finished breaking you in, and I'm not ready to lose you just yet. Oh, I'm getting all misty-eyed. Don't be an ass. I left you a present inside the truck. I think you'll like it. No dobrze, zdobądź skradzioną ciężarówkę. Okej, czy ja tu ewentualnie mam tego Drake'a dalej dostępnego? Niestety nie. Dobra, to weźmiemy sobie nasze domino. Jak ktoś przygazował na dworze, ja pierdzielę. Normalnie jak my domino. Dobra, w tej grze. No dobrze, to idziemy po tą ciężaróweczkę. A jeszcze, wiecie co, jestem ciekaw, gdzie ja jestem na mapie. Czy ja mogę sobie to podejrzeć? W sumie... Czekaj, no jesteśmy w Paryżu przecież dalej, to co Sean mówił, że jakiś pół kraju musiał przejechać z tą ciężarówką? Nie wiem, być może kolejny błąd w tłumaczeniu. Nie, bo serio, czemu on tam powiedział, że przejechał pół kraju? No przecież jesteśmy dalej w Paryżu. Nie wiem, dziwne. Ale dobra, tam jest chyba ten Zeppelin, którym będzie leciał nasz, prawda, Dirker. Ten potężny, wielki Zeppelin. No dobra, jest i ta ciężarówka. I ciekawe, co tam mamy w środku. They're expecting the truck at the Citadel. Play it right and they'll let you straight in. I thought you might like a change of clothes. Not very stylish, I'm afraid, but then fashion never was your strong suit. Ciao, Skyler. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że mamy po prostu przebranie automatycznie niemieckiego oficera w tej ciężarówce. Okej, okay, super, to się bardzo na pewno przyda. Czyli musimy po prostu zachowywać się naturalnie. Prowadzić w naturalny sposób, nie jeździć po krawężnikach, nie przejeżdżać starych bab na pasach i będzie okej. Okay. No dobra. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie. I jestem też ciekaw, czy faktycznie ta zemsta na tym Dirkerze tak szybko nam pójdzie, bo żebyśmy już w pierwszym akcie się na nim zemścili? Nie wiem, wydaje mi się to takie troszeczkę... zbyt chyba proste, wiecie? Dobra, tu chyba lepiej nie odwalać przypału, wiecie, ja pojadę za nimi. Nie będę jakoś tu szarżował, dobra, teraz możemy trochę przyspieszyć. No, czy to zadziała? Dobra, jedziemy, 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 bo zaraz nas wykryje. I teraz co, wpierniczamy się przez bramę? No chyba nie. Chociaż... Moment. Chyba nie tak to miałem zrobić. No to co, to lecimy. Mam radę, żebyśmy nie mieli zbyt dużo gości na plecach i będzie okej. Dobra, na razie dobrze nam idzie. Skitramy się może tu. Mówię, żeby nie mieć pleców i damy sobie radę. Nie wiem, czy do końca tak to miałem zrobić, zakładam, że nie, ale okej, jest to też jakieś rozwiązanie. Ja muszę przyznać, robię tu robić rzeczy na głośno w tej grze, bo bardzo dobrze jest zrobione... system strzelania jest bardzo dobrze zrobiony w tej grze. I z racji też tego naprawdę przyjemnie mi się wykonuje te misje na głośno, mimo że teoretycznie nawet powinienem je wykonać na cicho, to i tak naprawdę fajnie mi się je na głośno wykonuje. Bardzo dobrze mi się w tej grze strzela. Dobra, lećmy dalej. Mamy checkpointa. Wejdź na pokład sterowca, okej. O, witam serdecznie. Czekaj, czekaj, bo się palimy troszeczkę. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. Gdzie wy, panowie szkopowie, jesteście? Bo coś was za bardzo nie widzę, mamy na plecach jednego, okej, zdjęty.
Znaczy, ja się muszę dostać na górę? Tak, to no w sumie na pokład sterowca, no to nie, muszę zejść do piwnicy. Aj, Kamala, ty czasami naprawdę mógłbyś mózg włączyć. Naprawdę, włączony mózg podczas nagrywania myślę, że przydałby się niejednokrotnie. O kurde. Oj, nie, nie, szoszonki tresie. Dobra, spokojnie. Ale to było, o kurde, to było piękne, to było piękne. Idealny headshot na ślepo jeszcze. Ciekawe, czy się dało to na cicho zrobić, ale nie wydaje mi się, skoro musieliśmy wysadzić bramę. No to raczej nie sądzę, żeby tutaj dało się to na cicho zrobić. Dobra, schowajmy się. Dobra, myślałem, że cię ustrzelę na ślepo. Okej, to lećmy do góry. Ale podoba mi się to, że twórcy zrobili to strzelanie takie dość casualowe. Wiecie, nie jest to taki hardcore. Nie mamy tu jakiegoś horrendalnego poziomu trudności w przypadku tego strzelania. Tylko tak sobie luźno po prostu strzelamy, że on jest dosyć odporny. Jest to okej, bo to... jeśli ewentualnie sfailujemy jakąś strzelaninę, to nie przedłuża to jakoś bardzo rozgrywki, bo... mówię, że on jest naprawdę pancerny i bardzo dużo wytrzymuje. No i też przeciwnicy są trochę z papieru, jakby nie patrzeć. Okej, trochę kontrabandy. Zawsze spoczko i udajemy się do góry. Co ty mi tu strzelasz? Czemu wygląda jak Hitler? O nie, 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 to jest tym miotaczem ognia, to się odpicuj ode mnie. No dobrze, powoli docieramy do tego Zeppelina. No okej, dzień dobry, jesteśmy. No i będą jakieś scenki. I chyba niedobrze jest. No dobra, to co teraz? Weź to kadłuba sterowca. A gdzie jest Dirker? To jest dobre pytanie. Dobra, jestem. No i co? A, tu do góry. Okej, okej. Dorwi Dirkera. No dobra, tylko uważajmy, bo pewnie będzie wysadzał nam tutaj po drodze kilka rzeczy. O, dobra, przeskoczyłem. Chociaż myślałem, że nie damy rady. A czemu to jest niewidzialna ściana? Czekaj, 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 czekaj. Nie, 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 Sean, czekaj, moment. Raczej nie tędy. Aha, tu mamy linę, dobra, dobra. Dawaj, dawaj, lecimy. Ale normalnie jak scenę jak w God of War'ze. Tylko takim trochę współcześniejszym. Dobra, tu możemy już spaść. Myślałem, że nie trafię w drabinę, to by był fail dopiero. Dobra, tutaj za bardzo nie chcę sprintować aż tak, nachalnie, bo mogę się natknąć, wiecie, na jakąś dziurę, spadniemy i będzie game over, dlatego lepiej tak na spokojnie. Ale zapierniczamy po tej drabinie. Dobra, i na linę. Ciep, poszło. Wow. Epicko to wygląda. I'm the one who's been cheated, Devlin. You should have died under my knife. Not like this. There's nowhere you can run. I'll find you wherever you go! A jak my skoczymy bez spadochronu, przepraszam? Ale nie będzie chyba wyjścia, co? Chcecie mi powiedzieć, że przeżyliśmy upadek z takiej wysokości? Coś mi się tu nie klei. Chyba, że nie wlecieliśmy jeszcze aż tak wysoko. No ale... nie wiem, dziwne. Wydaje mi się, że... nawet jeśli w wodę byśmy wlecieli, to chyba...
Nie wiem, jakieś to takie dla mnie chyba nie do końca realistyczne było. Nie sądzę, żeby Sean to przeżył. No chyba, że mówię, nie polecieliśmy po prostu aż tak wysoko jeszcze. Bo z jakiejś tam wysokości to upadek do wody da się przeżyć, ale... A, to jest w ogóle teren strzeżony, pozdro. Noż cholera, jasna. Dobra, czekaj. Dobra, uciekam. Dobra, biegniemy sprintem. Spadamy. Jak niż on po prostu ucieknijmy stąd. Nie chcę do nich strzelać za... Oj, shit. No dobra, to chyba kaplica taka lekka. A mogłem to zrobić inaczej. Czy on zginął? No co ty nie powiesz? Pytanie, gdzie nas... Tak, to zdecydowanie, ale weźmy sobie jeszcze nasz ekwipunek, ogarnijmy. Tak, pistolet z tłumikiem, amunicja. MP40, standardowo. A mogę coś nowego kupić może? Jakiegoś pancer Shreka czy coś w tym stylu? Niekoniecznie. Mapa celów w Paryżu. A co to jest? Aha, jakieś cele zostaną wyświetlone. Ale jakie cele? Nie wiem, o jakie cele chodzi, trochę nie rozumiem. Ale dobra, może weźmy tą mapę za darmo. I zobaczmy, co ona nam właściwie zaznaczy na to biało, bo trochę nie rozumiem. Cele gry swobodnej, ale... O kurde, ja chyba... Aha, to są te skrzynki, znajdźki, złote monety i tak dalej. Okej, dobra, rozumiem. No dobrze, ale myślę, że możemy zacząć kolejną misję, bo żadnej pobocznej póki co nie ma. I w sumie dobrze, że tam zginęliśmy, bo się mogliśmy spokojnie teleportować tutaj. Dobra, pogadajmy z Wilcoxem. I know it's necessary. You're alive. Nothing's getting past you, mate. Where's Skyler? I cannot tell you that. Can't or won't. Miss Sinclair's present whereabouts are classified. So, did you kill the bastard? No. Not yet. It takes a hard heart and a steady hand to face a man like Derker. I should have sent a real soldier. Too bad you were too busy wanking off in church. Tell Bishop this isn't over. Derker will be taking a dirt nap this time next week. I think it's time I got back to Paris. Veronique is probably worried sick about me. A poczekajcie, bo tu mamy misję poboczną dla Wilcoxa jeszcze. To możemy sobie w takim razie to zrobić. No ale tak jak myślałem, no tutaj z tym, z Dirkerem tak łatwo nie pójdzie. To jakby taki antagonista tak szybko zginął, to by był niezły plot twist, muszę przyznać. Dobra, zabierzmy się za tą misję poboczną. If you're not too busy messing about with these Frenchies, could be I got a real job for you. What's that? You need help changing Bishop's diapers? That's just grand. See, somehow Bishop got in his head that you're not just another sheep-headed paddy fuck. Looks like the old man owes me 10 quid. I'm sure the British won't miss 10 quid, but if His Majesty wants my help, it'll cost him considerably more than that. That's what he said you'd say. What's the job? The Jerrys have taken over an old abbey outside of town, converted the place into an experimental radar facility. What the fuck is radar? Secret business. Bit over your head, anyway. Were it up to me, I'd dial up a squadron of Lancasters and blow that shithole back to medieval times. But the Jerrys are using their nuns as human shields. Our flyboys want nothing to do with it. So you need a man on the ground to do your dirty work for you? The old man says you've got a talent for sneaking into places and blowing them up. He seems to think you're our man. I say, why not? You get yourself killed, well... That's just one less paddy fuck to worry about. Keep grinning, you tosser. I'll be back here to wipe that smile off your face when the job's done. No dobrze, operacja SOS za bramą klasztoru. No dobra, uda się do Leos... nie mam pojęcia, jak to się czyta. Ogółem tak. Dobra, wychodzimy. Dobrze, no to cóż, w takim razie przydałoby się nam auto na pewno. Podejrzewam... O, sorry gościu, ale cię obróciło. Dobra, dawaj mi moje domino. To jest po prostu autko cudowne. Dobra, jest i domino. Dobrze. No i okej, w sumie jeśli te misje od Wilcoxa będą nam szły w miarę szybko, mam nadzieję, że dobrze jego wymawiam nazwisko, to jeśli nam będzie to szło w miarę szybko, to może zrobimy sobie cały jego wątek, ale nie wiem w sumie jak dużo on misji ma w tym swoim wątku. W ogóle zauważyłem swego czasu, że strasznie syczę. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale istnieją takie głoski, które się nazywają sybilantami. To są te sy, szy, czy i tak dalej, z, cy,
Ja strasznie głośno je wymawiam, znaczy głośno tak syczę jakby bardzo, jakby tak, nie wiem. Jakbym, to tak trochę brzmi, jakbym miał jakąś, nie wiem, dziurę w zębie i jakoś, co ten czołg robi tam? Jakoś mi język krzywo przechodził przez, przez tą dziurę i tak przez to tak krzywo wymawiam te eski. No trochę w sumie tak jest, bo miałem kiedyś taką sytuację, że niestety jedynka górna lewa mi się uszczerbiła. Mam niby plombę, więc nie ma tego uszczerbienia teoretycznie, ale od tamtej pory właśnie tak dziwnie to S wymawiam i tak mi trochę już niestety zostało, że te sybilanty u mnie są takie dosyć agresywne, myślę, że tak można powiedzieć. Dobra, ale okej, to taka mała dygresja z mojej strony podczas podróży po tym epickim Paryżu. Znaczy właściwie nie w Paryżu, tylko w Hawrze. A teraz już udajemy się tam do celu, chociaż widzę, że on trochę daleko tam mamy. Ale nie wiem, czy będę chciał znowu przedłużyć tak odcinek jak ostatnio, taki 50-minutowy, raczej nie. A w Szampanii jesteśmy, w Ardenach, No to nieźle. Szampana bym się napił jakiegoś dobrego. Tak, do nagrywania tej gry idealne by to było. Co to za ikonka? Jakiś taki gołąb? Okej, tu chodzi, co to jest? Aha, mogę grać w strzelanie do ptaków, ale dobra, na razie może to sobie odpuszczę. Ewentualnie kiedyś tam możemy sobie spróbować w to zagrać. Na razie jakoś tak nie interesuje mnie to zbytnio. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o te aktywności poboczne, to przede wszystkim to, na czym mi zależy, no to wykonanie misji pobocznych, które mają jakąś tam swoją oś fabularną. Ale fajna muzyczka. Kurde, no kusi mnie ta mafia, naprawdę, no. Tak mi się chce w to zagrać. Zwłaszcza powiem wam, chce mi się zagrać w część drugą w sumie, bo... Wow, myślałem, że wyskoczę. Bo w dwójeczkę w sumie... w dwójeczkę grałem bardzo dawno temu. Oj, bardzo. Ja Mafię 2 przeszedłem chyba ostatnio w gimnazjum? Dobrze pamiętam? No chyba w gimnazjum, słuchajcie. Także to było, no, już cholernie dawno temu. Gimnazjum, czy może w pierwszej klasie liceum? Coś w tych okolicach. Więc no nie ukrywam, że mega chętnie bym nagrał let's play z tej gry teraz. Ale nie ma miejsca. Niestety. Dobra, ale walimy drifty. Domino to jest normalnie wóz uniwersalny, to jest driftowóz. Nim można się ścigać niczym w Need for Speedzie, to mi się podoba. Cholernie daleko jest ten cel, my już tam jedziemy chyba 3 minuty, słuchajcie. Ale przyjemnie mi się jeździ, fajna przejażdżka. Możemy sobie pozwiedzać okolice, możemy popatrzeć na krowy. W sumie odpaliła się we mnie dusza sadysty i chciałem przejechać krowy, ale... No, może lepiej, nie. Nie, niech sobie żyje. Najwyżej następnym razem przejedziemy, jak moja sadystyczna osobowość nie wytrzyma. nie zdję się napięcia i będę musiał wtedy tą krowę przejechać. Dobra, jesteśmy. O, czekaj. A, czyli ja to muszę po prostu rozpierniczyć. Dobra, wiecie co, na wstępie weźmiemy sobie w takim razie mundur. Bo ten gościu w wieżyczce to jest po prostu idealny dla nas, żebyśmy sobie ten mundur zgarnęli. Dum. Dawaj. Oho! Czekaj, nie ten guzik. Ale dostał, bang, dobra. Weźmy sobie ten... Ale fajnie wyglądamy. Karabinek z lunetą. Wolałbym chyba nie brać tego karabinka. Chociaż nie, wiecie co, wezmę go, bo może być tak, że... Sean, zejdziesz pod... Sean! Jeny, dobra. Te drabiny w grach to jest po prostu... Nieporozumienie czasami. Dobra. Wolę wziąć ten karabinek z racji tego, że... Co tu było napisane? Es via one warnung sza... Nie wiem. Chyba, żeby nie wnosić broni czy coś. Nie mam pojęcia. No dobrze, to w takim razie rozumiem, że tak sobie tu przejdziemy. Oho. Dobra. Zmieńmy tempo poruszania się. Przejdźmy sobie spokojnie, ale... Ojej, ja tu muszę taki rozpierdziel zrobić. No nie ma szans tego zrobić na cicho. No przecież jak ja zrobię jedno łubu-dup, no to przecież to już cała Polska mnie usłyszy. Że się zaciął. Nie, czekaj, bo robimy zbyt podejrzane rzeczy. Czekaj, dobra, tu podsadzimy sobie ten. Nie, Sean, moment, weź mi dynamit mi weź.
Dobrze, spadamy. A widzę, że nie muszę nosić tej broni. Okej. Dobra, i słuchajcie, o dziwo. O dziwo, nikt nie ma do mnie problemu, czyli da się robić te misje wybuchowe na cicho. Okej, ciekawe. Ale tutaj tego na cicho chyba nie zrobię. Poczekajcie, najpierw musiałbym chyba tutaj wysadzić. Ale jak ja mam tutaj co? Czekaj, o co tu chodzi? Ja ten maszt 5G muszę wysadzić, czy o co chodzi? Tutaj możemy sobie to zaplantować teraz. Nie, Sean, moment, weź mi dynamit. Dzięki. Dobrze, teraz spadamy czym prędzej. Ale nie wiem, o kij chodzi z tym. Co mam zrobić? No może to zostawmy na razie, słuchajcie. Na razie to zostaw... Kurde, ale coraz więcej robi się tych stanowisk podejrzeń. Nie podoba mi się to. Czy ja mogę ich uwolnić? By w sumie oddało. Niestety nie mogę ich uwolnić. Dobra, co my tu możemy zdziałać jeszcze dalej? Bo skoro mogę robić to na cicho, no to spróbujmy na cicho. Tego gościa bym ogłuszył. Tylko błagam, nie odwracaj się. Okej. I wiecie co, wezmę sobie MPG-44. Tu teoretycznie mógłbym strzelić, ale boję się, że jak wystrzelę, to może być przypał i wtedy... Czekajcie, bo mamy jeszcze jakiś bonus odblokowany, zobaczmy sobie szczegóły. Dokonaj 10 cichych zabójstw, odblokuj atak ciosy zaskoczenia. Okej. Ciosem zaskoczenia Sean może cichcem zabijać nazistów od przodu. Nie wymaga podkradania się, ale wpierw odłóż broń. Ten ruch wymaga dwóch rąk. Okej, dobra. Fajnie, że mamy jakieś nowe mechaniki. To mi się jak najbardziej podoba. I czuć faktycznie trochę ten taki rozwój postaci, że zdobywamy lepsze bronie, uczymy się nowych rzeczy. Bardzo mi się to podoba. Okej, tutaj ewidentnie muszę wejść do środka. Raczej nie chodzi o to, żeby coś u góry wysadzić. A tu mamy znowu taki maszt i się zastanawiam... Tak się zastanawiam, co z tym masztem zrobić. O, spokojnie. Czy ja mam tu po prostu podsadzić dynamit i to wtedy się wysadzi? No bo do góry nie mogę jakby wejść tutaj, co nie? Ale tutaj dynamitu... Nie wiem, no nie mogę nad tym jakby. Chyba, że tutaj? Ja nie wiem, czy o to chodzi, nie wydaje mi się. Ale dobrze, no skoro mam te dynamity, to spróbować można. A, o to chodzi. Okej, dobra. Okej, także maszt 5G zniszczony. Dlatego mam zawsze problem z internetem podczas streamów. Dokładnie tak, to jest dokładnie powód. Oho. No tutaj pana będzie trzeba po cichu. Ej, dobra, czyli można robić to po cichu, mimo że wszystko tuttaj wybumbuchamy, dobra. Proszę się zamknąć. What the f... Co się stało tu? Ten mnie chyba zauważył. Ja pierdzielę, no to tyle. Tyle zrobienia na cicho, pozdro. Albo mnie nad... O kurde, czekajcie. Dobra, bo mnie na dwa baty tu tyrali niestety. Cicho, żaden alarm, ty tam się nie odzywaj. Rozumiem, że tutaj też może coś zniszczyć. Dobra, to dynamitem będzie najprościej. Ale niestety dynamity mi się już kończą, słuchajcie. Czy to się wysadzi? Wysadziło się, dobra. Aha, i to... A mogę to po prostu... A, mogę też w ten sposób, okej. Bo nie wiem właśnie, jak będzie z moim zapasem dynamitów. Nie chcę za bardzo tutaj... Muszę ryzykować, jeśli o to chodzi. Weźmy sobie może wieżyczkę, przetestujmy. Najprawdopodobniej go zabiłem. Czekaj, Sean, weź mi karabin. Dobra, leży. Ale kurde, tak mi brakowało gry, w której mogę po prostu sobie do szkopów postrzelać, naprawdę. Brakowało mi takich produkcji na kanale. Dobra, teraz tak, tu możemy mieć z deczka problem.
Okej, na szczęście przeciwnicy nie są zbyt bystrzy. Dobra, tamten leży. Okej, świetnie. Więc możemy teraz już się zająć tylko tym. Dobra, spokojnie, spokojnie, żeby tutaj teraz głupio nie zginąć. Dobra, zdjąłem mu hełm, połowa sukcesu. Aż umrzyj już z godnością, człowieku, ile można umierać? Dobra, jeszcze chwila. Teraz. Oż gamoniu, jeden, no dostałeś... Dobra, nareszcie, leży, okej. Dobrze, więc możemy się zająć tymi dwoma sprzętami, które są bronione przez wieżyczki. A, w sumie możemy też granatami wysadzać te wszystkie rzeczy. Zapomniałem, że mamy w ogóle w tej grze takie coś jak granaty, ale wiecie, że ja do granatów to raczej skłonny nie jestem. Z racji tego, że ja mam takie zdolności, że prędzej sam się zabiję tym granatem, niż faktycznie przeciwnikowi zadam jakieś obrażenia. Dobra, w tym budynku to jest chyba wszystko. Musimy teraz wyjść na zewnątrz. Okej, ale zrobiłem parkour. Dobra, ale jak... Ej, jak się rzucało granat? Kurde, nie pamiętam, jak się granatami rzucało. Niedobrze. Chyba niedobrze. Granaty by się przydały akurat w tym momencie. Żeby zamiast dynamitem... A, to zwykła... Dobra, to jest zwykły przechodzień. Dobra, sorry. Przepraszam, że chciałem panią zabić. Już ten, już nie powtórzę swojego błędu. To chyba mamy dynamit, prawda? Nie, to są granaty akurat, ale dynamit też, okej. Zaplantujmy sobie tutaj dokładnie w tym miejscu. Bomb has been planted, terrorist win. O kurde, wait a minute, cofnijmy się. Dobra, ten leży. Ktoś mi tu jeszcze... A, ty mi plecy robisz, skubańcu jeden. Chyba gościu w tej budzie coś krzyczał, ale ta buda... aha, dobra, po prostu oni się tu respawnują, okej. Rozumiem, rozumiem. Dobrze, jak to rozegrać dalej? O, działo samobieżne. Znaczy nie, to nie jest samobieżne, to jest flak chyba? W sensie to 88 mm? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Ty, mogę to przejąć, ale fajne. Ale to chyba nam się teraz nie przyda. Chociaż kto wie. To momencik, bo na razie to ja ginę tutaj od flanki. Niedobrze. Gdzie wy jesteście, kurde? Panowie, to nie Wietnam, żebyście się kitrali w krzakach. Takie rzeczy to w Wietnamie dopiero praktykowano. No, wychyl się. Dobra. No i co, to może skorzystajmy sobie z tego flaka faktycznie. O tak. Potężna psycholfura. Dobra, boom. Okej, porozwalamy sobie maszty tym flakiem. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że to działo się nazywa flak. Przynajmniej tak pamiętam, że w, wiem, że może czerpanie wiedzy na temat wojny z gier wideo nie jest najlepszym sposobem, ale... bo nie jest może do końca merytoryczne. Często w grach są różne niezgodności. Nawet w The Saboteur mamy niezgodność, bo gra się toczy no niby w roku 40, a mamy już MP44 dostępne. Ale w Call of Duty pamiętam, że jak się przechodziło jedną misję, gdzie wysadzało się właśnie te działa, to Amerykanie nazywali działami flak. Także mam nadzieję, że dobrze je określam. Bo bardzo nie lubię popełniać błędów, ogólnie, no popełniać błędów na nagraniu, bo to też jakby oglądających wprowadzam w błąd. Dobra. Okej, tu mamy, dobra, to te szczegóły to już znamy. No dobrze, misja wykonana. Dobrze, i widzę, że mamy jeszcze dostępne, o, i Paryż się zrobi tutaj kolorowy, dobra. I widzę, że mamy jeszcze dostępne misje dla Wilcoxa, ale dobra, myślę, że nie będziemy już się nimi w tym odcinku zajmować, bo nie wiem też, jak długi jest jego wątek, a nie chcę znowu przedłużyć tak odcinka na 50 minut, jak to było ostatnio. Wydaje mi się, że to była jednak już troszeczkę przesada z mojej strony, ale po prostu tak dobrze mi się w to grało, że chciałem nagrać jakiś jeden dłuższy. Dobra, pobiegniemy z buta, bo niestety, ale nie ma żadnych pojazdów, przynajmniej ja żadnego nie widzę, chyba że tamte. Ale to jest to niemieckie. Jak on nam zacznie walić full auto, za chwilę to się nie pozbieramy. Dobra, na szczęście nie zdążył. Także przejmiemy sobie to auto i spadamy. Gestapo Cruiser, super. Zawsze marzyłem o aucie Gestapo. Dobra, jedziemy.
wow. Tak, gość nam powiedział, że nie mam szans, pozdro. Coś mu się chyba pomyliło. Wiecie co, chciałbym jeszcze w takim razie zawinąć do tej strefy. Gdzie ona jest? No właśnie, my się musimy do Paryża aż wrócić. Bo to jest już Paryż, prawda? No tak. Dobra. No to trochę daleko ta strefa, ale z tego co widzę, najbardziej po drodze jest nam do tej strefy. Więc tam możemy się faktycznie bronić. Oż ty kurde, wow. Dobra, jakoś obronną ręką z tego w miarę wyszedłem. Dobra, na misję do Wilcoxa pojedziemy sobie po prostu już następnym razem. Już nie będę w tym odcinku jego wątku kontynuował, bo zanim uciekniemy jeszcze... O, jakie kwiatki ładne, respawnujące się nagle przed moją twarzą. Zanim uciekniemy tej trzeciej rzeszy, to myślę, że jeszcze trochę nam to zejdzie. You are surrounded. No, tak średnio bym powiedział. Oho, ktoś do mnie znowu strzela. Jakby to było coś dziwnego przy alarmie czwartego stopnia. Ale dobra, możemy sobie faktycznie pojechać do tamtej strefy. Chociaż czekajcie, bo możliwe, że... Aj, shit, tędy. Nie widzisz mnie. Dobra, udało się, super. Okej, nie musieliśmy nawet tam jechać, świetnie. No dobra, no to co? No myślę, że możemy sobie powoli ten odcinek kończyć. W następnym właśnie będę chciał udać się na kolejną misję poboczną. Kurde, ten gość jest tam w Hawrze aż. No dobrze, no to w takim razie udamy się właśnie w kolejnym odcinku do niego na misję. Ja tam sobie już pojadę oczywiście samemu, żeby wam nie pokazywać tej samej trasy po raz kolejny, bo to bez sensu. Dobra. Także cóż, myślę, że tu możemy ten odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z The Saboteur. Na razie.